Cześć, cześć wszystkich bardzo serdecznie. Witam was oczywiście Felicjan, a to jest chińska dzielnica i... albo japońska, nie wiem dokładnie, i GTA 3. Dobra, idziemy sobie od razu do Asuki. Jak to widzicie, trochę uzbroiłem, więcej sobie amunicję kupiłem, przede wszystkim pancerz, ponieważ teraz czekają nas nowe misje. Nie wiem czego się możemy spodziewać, więc idziemy do Sayonara, Salvatore. Cześć Asuka. We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship, business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization, but first you must prove to me that your ties with the Mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours' time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. Dobra, czyli z tego tutaj wynika, będziemy musieli się zwrócić przeciwko naszemu byłemu chlebodawcy i będziemy musieli go zabić tak naprawdę, ponieważ muszę udowodnić Asuce, że zerwałem już wszelakie więzy z mafią włoską. Dobra, to jedziemy od razu do miejsca, gdzie mam czekać na Salvatorego. Jak go zgasimy, to już będziemy jednego wroga mniej. Mam nadzieję, że... nie no, włoska mafia powinna się do mnie rzucać jeszcze. Kurde, tutaj mafii... same mafie, tutaj wojny przeciwko gangom pracujemy... tak ciągle przeciw takim dla jakichś gangów i niszczymy jednego po drugim tak naprawdę. Czyli nie pracowaliśmy do tych handlarzy rybami, ale ich pracowałem. Ale ładnie pojechałem. No dobra, już mi auto nie działa tak jak powinno, ale jest. Wow. Wow, wow, ej! Nie szalejcie tak. Kurde, ale rzuciło. Nie tutaj wjechałem. Dobra, i tak mam jeszcze 1,5 godziny tak naprawdę, żeby czekać sobie na Salvatoriego. Dobra, jeżeli będę się kręcił koło Luigi's Club, mogą mnie nawierzyć wrogowie. Dziękuję. Nie wiem, czy było warto tracić taką amunicję na tego typa, ale... dobra, nieważne. Tu ewentualnie ktoś będzie szedł. Tu jakbym przyszedł na przykład. Dobra, tu nikogo nie ma. Teraz się tutaj zmyję na razie na róg. Żeby mnie... mam nadzieję, żeby mnie nikt nie zobaczył. I spróbujmy... o! Tutaj w tę stronę, także ewentualnie jeżeli on będzie wychodził, to już go sobie będziemy mogli centralnie zabić. Oni mnie nie będą widzieli takim kątem, mam nadzieję. Zaraz, ja muszę sobie jeszcze jakieś auto w razie czego znać, jakby chciał uciekać. Może być ta taksówka. I od razu stawiamy w tą stronę. Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Naprawdę, więc teraz tylko trzeba czekać na to, aż przyjedzie jakaś obstawa pewnie, bo on tak rozumiem, że bez obstawy to się w ogóle nie rusza. Dobra, stańmy sobie za samochodem. Nie będzie nas widać. Dobra, o widzicie, już się zaczyna misja. Teraz mam nadzieję, że się nam to uda zrobić za pierwszym razem. Ponieważ z tego co wiem, można mieć sporo problemów z tą misją. Nie należy ona do najłatwiejszych. Ale mam nadzieję, że nam się uda. Zaraz, z którym się tutaj... a, zatem się przybliżało. O, jedzie, idzie mafiozo. Tylko jeszcze, żeby on wyszedł. On będzie wychodził... powoli widzę wychodzi. Nie spieszy mu się. Ale trzeba czekać, aż on wyjdzie w ogóle, bo póki nie wyjdzie, to nic nie tak naprawdę możemy zrobić. Tak jest, udało się nam to zrobić. Skasowany. Wyczaiłem akurat dobry moment. Bardzo dobry moment, dobra technika, od razu zapiszemy sobie grę, ponieważ nie wiem, czy za drugim razem zrobiłbym to tak perfekcyjnie. Zapiszemy sobie tutaj. Teraz. Wróciliśmy do pierwszego miasta. Ale spokojnie, zaraz wrócimy do Asuki po kolejną misję. Dobrze, że nam się udała ta. To jest przynajmniej dla mnie jakiś plus. Za pierwszym razem. Zamiast Blowfisha. Nie chcę mieć zbytnie dużo zapisów, ale te dwa mogą sobie być na pewno. Ciekawe, czy mógłbym tam w sumie pojechać sobie po tym, po tych torach. Fajnie to wygląda. Chciałbym się przejechać tam autem. Nie wiem tylko, czy można. Dobra, wracamy do Asuki, tak jak przed chwilą wspomniałem. To kolejną misję. Dobra, tu wystarczy chyba tylko prosto jechać i dojedziemy w końcu do tego mostu. Tak, widać już go nawet. No patrz, jak jedziesz. Specjalnie właśnie wjechałem kawałek wcześniej, żeby go wyprzedzić, a on tak wjechał we mnie. No. Geniusze tak naprawdę to są. Zaraz. Gdzie ja wjechałem teraz? Jakiś pipidówek. Dobra. Jesteśmy chyba... Tak, jesteśmy na bardzo dobrej drodze, wjechać na most. No. Ja naprawdę nie wiem... Nie, sam to jest powrót, tam się jedzie tam, bo to jest na dwa specjalnie podzielone, by z jednej strony ludzie jechali w jedną stronę, a z drugiej w drugą. No to nie jest zły pomysł tak naprawdę. Dwupasmowa z obu stron, to mogą się ludzie wyprzedzać jednym albo drugim pasem. Tutaj też w sumie jakby łamali prawo, to by mogli. A od razu tędy jadę. Niestety bez przeszkód żadnych. Dotrzemy na miejsce. A 264 705 zł, dolarów. O, widzę, że mamy jakieś misję na telefon, ale ja wolę do Asuki iść. Misja na telefon będzie jakiś kolejny wyścig, ale na razie nie przepadam za wyścigami. Przynajmniej tutaj. Jakoś ciężko w ogóle kieruję autem. O, perfect insane bonus. Proszę bardzo. Skarbiny bym nałaził. Under servo lens. Salvatore's death comes as pleasurable news. You're an efficient killer. I like that in a man. Ah, this is my brother, Kenji. Asuka had a little job for you, but when you're done, drop by my casino and we can talk. Just like Kenji, always trying to play with my toys. My police source indicates that the FBI has mounted a surveillance operation at key locations around the city. It is too late to contact anyone and avoid incrimination. Take out these spying cops, but be careful. They're bound to have backup. Vendetta to jest... Dobra, nie zrozumiałem dokładnie tego, o co tu chodzi, ale z tego co wynika, będziemy musieli... zniszczyć coś, tak? Coś zniszczyć, czy... No nie wiem, zaraz zobaczymy, co dokładnie mam zrobić. Nie wymaga to ode mnie żadnego auta, ale to jest, widzę, że porozwalane lekko po mapie. Dobra, to radio. Tutaj jest pierwszy. Jadę? Mam nadzieję, że tak. Jechałem, dobra. Gitara. No to ja nawet przejdę, dobra. O, żeś tu mordę. Aaa, czyli ja mam zabić, okej. Bo tak straciłem tyle pancerza. Okej, rozumiem. Im jest zasad, skurczysyny. Nie ma dla was troszki. No mercy for you. Wow. A nie zrozumiałem się po prostu do końca celu misji, dlatego też myślałem, że jak wyjdę muszę z nim pogarnąć, co coś się stanie, a to tak naprawdę muszę ich zabić po prostu, no. Okej, następnym razem postaram się... Wow! Wow! Bardziej zrozumieć te teksty. Mam nadzieję, że teraz będą stali jakoś na drodze, żeby przejechać. To auto muszę rozwalić. Headshot. Dobra, już wybuchnie. Ale weźmie sobie amunicję ich. Dziękuję. No i teraz już zorganizowanie wysiadłem. I zniszczyłem, nawet oni się nie zdążyli za bardzo zorganizować w celu walki ze mną. I bardzo dobrze. Ja jeszcze dalej tym autem mogę jechać. Jeszcze mam spokojnie 4 minuty. To jadę w ostatni punkt. Bardzo dobrze, że jest tyle czasu. To naprawdę, jeżeli bym się gdzieś zgubił, a tutaj nie problem akurat się zgubić, to możemy się jeszcze łatwo zebrać. Jak mam tam wejść? Oni tam na dachu pewnie skampią, nie? Jak tam wejść jakoś? Czy coś? Tu strzelają. To mam na nich w prosty sposób. Jeden. Wow, ale zleciał. Drugi. O. Bania. Jeszcze trzech. Muszę jak najmniej ja ogrywać, a oni jak najdłużej, znaczy jak najwięcej. Coś pokaż. Dostał? Jeszcze ten. Schował się. Goddammit. Dobra, tu musimy wejść. Czy można by było jakiś helikopter wziąć? Tylko nie wiem, czy znaleźć coś takiego jak helikopter. I spróbować poszedł zarżnąć, ale... Tak też będzie można chyba, nie? No, nie widzę, co się tam dzieje. Jak ja mam go dorwać? Wow. Z nogi prawie połamałem. O. Nie idzie go przestrzelić przez to. No pokaż się. Dostał, okej. W końcu. Myślałem, że już go nie zabiję. Skandal by był. O, jesteśmy od razu przy barze Kenjiego. To co, jeszcze zrobimy sobie misję u Kenjiego jedną i potem się z wami pożegnam. Nie była to jedna misja tak naprawdę, więc... Trochę amunicji na nich mi się niestety straciło, ale co tam. Kasino bardzo duże, widzę tego Kenjiego. Handbu bust out. My sister speaks highly of you, though I'm yet to be convinced that a gaijin can offer anything but disappointment. Perhaps you could help deal with a situation that has me at a disadvantage. Of course, failure has its own disadvantages. Ma śmieszny akcent, taki typowo japoński. He is a valued member of the family. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point. Dobra, musimy się dostać do jakiegoś... Muszę zajmować jakieś auto policyjne. Cóż... Ole bryka tam pojechała. Trochę ich postraszymy. Policjów. Szukam policjów. Wow. Przyjedzie tu w końcu jakiś policjant. Tylko jedną gwiazdkę wolę mieć, chociaż tam w razie czego jest, żebym miał jedną, ale... No gdzie oni są? Karetka jedzie, a policyjnego nie jedzie. Wolę ich trochę postraszyć. Co to za policja, która nie reaguje na strzały w dzielnicy jakiejś? Rozumiem, że mają jakiś czas na dojazd, ale tutaj... To jest właściwie na ten... W przeciągu sekund. Dzieją takie rzeczy. Chyba, że gdzieś znajdę ten... No, jak to się nazywa? Komendę. Szczerze, ja taką misję dostałem, że muszę pójść na auto znaleźć, bo tutaj nie wiem za bardzo, gdzie jest komenda. Jakieś... coś było? Gdzie to może być ten... komenda? Główna policji. No i czekam. Jezus. Policje ogólnie reagują za przedłużą gwiazdkę, do którą mamy tam jeździć. No i... Tu pani nie widzi żadnego nawet radiowozu, żeby jechał. Kubańczycy? No, o dobra, on dwie gwiazdki. Wysiadaj! Wysiadaj! Shit! Ledwo to przeżyłem. Dzięki leszcze. I trzy gwiazdki już mam przez to. Cholera! Ale dopiero przy dwóch zaczynają mnie tak jak gdyby ścigać, no to bez sensu. Wow! Ale no tam no jak szatan. Do Edbola muszę jechać, aż. Ja ten już to w pierwszym mieście jest. Helikopter leci. Helikopter! Demet! Ja ledwo to żyję, a oni już z helikopterem mi latają. No fuck! Jak oni jeżdżą? Sakrycznie, ty. To im daje prawo jazdy w ogóle. Wbijają się we mnie jak... Chodzą we mnie jak w masło. Wow! Ale rzuciło. Kurde, ja już tam pojechałem. Ale biega. Fuck. Fuck, fuck, wysiadaj. Uff. Dobrze, że mnie nie przejechali. Shit. Już mnie przejechali. Fuck. Kurde. Dobra. Może spróbujmy to zrobić innym razem, dlatego teraz żegnam się z wami. Na razie!